No, nikt nie udało się dzisiaj przełamać. Co zadecydowało twoim zdaniem? No, tak samo jak wczoraj, strzeliliśmy tylko jedną bramkę. No i ciężko z jedną bramką wygrać spotkanie z Katowicami. Więc myślę, że no, to jest główny czynnik. No i wydaje mi się, że też proste błędy, które popełniliśmy na zaraz po tej bramce na 1-1. No i myślę, że są te dwa takie główne czynniki. No właśnie, gdzieś po tej bramce na 1-1 wydawało się, że już jesteście rozpędzeni, już ich macie. Z czego wynikły te błędy? Z koncentracji czy? Ciężko powiedzieć. No, jakby staramy się, widać, że chcemy, że każdy chce, ale no, takie proste błędy, nie wiem, ciężko powiedzieć, z czego wynikają. No, krążek gdzieś się odbije. Zawodnicy z Katowic pojadą, strzelą bramkę, no my na drugą stronę mamy te szanse, ale też nie do końca możemy je wykorzystać, może w tym jest ta też różnica. Gdzieś z przebiegu tej serii wydaje się, że w Katowicach grało wam się lżej niż przed własną publicznością, o dziwo. Co może być przyczyną tego? Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Katowice, no było 1-1, też na pewno wiedzieli, że muszą tu przyjechać i co najmniej jeden mecz wygrać. Wiedzieliśmy, że będą ciężkim przeciwnikiem, no ale nie widziałbym tego tak, że tutaj gramy słabiej, a w Katowicach lepiej. Staramy się wygrać każdy mecz i idziemy do przodu i po prostu jedziemy do Katowic po zwycięstwo. Okazaliście, że w Katowicach da się wygrać, seria się jeszcze nie kończy. Jak trzeba się zmotywować, żeby tam zwyciężyć i doprowadzić do 6. meczu tutaj? No tak jak musimy iść, po prostu wiemy, że nie mamy nic do stracenia. Wiemy, że to jest piąty mecz i że no jak przegramy, no to już jest koniec, więc no na pewno musimy się zmotywować. Coś podobnego jak z Toruniem, też mieliśmy nóż na gardle, ale wyszliśmy z tego pozytywnie, więc dlaczego teraz miałoby to się nie przydarzyć?